Miałam Wam pokazać te nowe okulary Łucji. Zamówiła sobie właśnie oprawki od Vivienne Westwood. Ona jeszcze ma zniżkę, jako że jest studentką, uczennicą, więc troszkę taniej one wyszły na szczęście. Dobrze, że tutaj są zniżki dla dzieci, które się uczą. I tutaj mam, może z bliska pokażę. Tu jest fajny emblemat oczywiście, że są oryginalne. I one są takie, nie wiem czy widzicie, o, one mają takie przebłyski błękitu i tak samo tutaj za uchem. Na początku myślałyśmy, że one są takie same w panterkę, ale nie, jak się patrzy pod słońce, o, gdzie niegdzie fajnie one wyglądają, pasują Łucji, więc jest, o, zadowolona. Do tego było takie ładne opakowanie, w opakowaniu była również taka szmatka, oczywiście z fakturą materiału zaprojektowanego przez Vivienne Westwood. Więc super, pewnie jakieś kolejne 2 lata będą jej służyć. Tu ma jeszcze te poprzednie, te były akurat marka Jacobsa. Też nadal są dobre, no ale że skoro ma tą zniżkę, postanowiła sobie wziąć jeszcze jedne, bo zniżka studencka się kończy, jak mają 19 lat dzieci chyba. Nie jestem pewna, bo co już ma 18, więc trzeba wykorzystać i w przyszłym roku może też sobie jeszcze weźmie jedne okulary, ponieważ wzrok ma ten sam, szkieł nie musiała zmieniać, wzrok się nie pogorszył, więc to jest na plus. Fajne ujęcie, pomyślałam sobie, a to dlatego, że proszę bardzo, będę malować lusterko, lustro wielkie z przedpokoju. Ono jest, kiedyś było malowane na biało, ale ja chcę zmienić na szaro, bo jest biała ściana, więc będzie fajnie odbijało. Więc ja się tym zajmę po południu. W każdym bądź razie podoba mi się ujęcie nieba. A na obiad dzisiaj będzie coś fajnego. Nawet ostatnio wysłałam koleżance Ewie przepis na te rolatki lasagne z cukinią, szpinakiem i ricottą. A więc będzie makaron lasagne, które pierw muszę podgotować, ponieważ potem podgotowane takie miękkie, dające się zwijać szablony, będę smarować pastą, którą przygotuję, zawijać, układać w brytwance i zalewać sosem pomidorowym. A nadzieję, czy ta pasta będzie się składała ze szpinaku, cukinii, serka ricotta i parmezanu, do tego jeszcze tymianek, sól, pieprz. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, robię pierwszy raz, ale podejrzewam, że to będzie dobry obiad. Ja tu sobie zawsze coś po mojemu wymyślę i znalazłam w szafce taki ajwar z podrawki, bardzo duży słoik, więc tutaj są zmielonej papryki, bakłażany, pomidory i to zmieszałam z sosem pomidorowym, więc to będzie takie bogatsze, żeby zalać moje rolatki. Smakuje bardzo dobrze. Mam podgotowany makaron właśnie, tutaj zrobiony farsz, sos i będę po prostu smarować te płaty, zawijać i układać na sosie pomidorowym i jeszcze go zaleję sosem pomidorowym wszystko i przykryję warstwą żółtego sera. Idealnie wyszło mi płatów makaronu, na to sosik, ser do pieca, 45 minut, 180. Słońce grzeje. Jednak ruszyliśmy tyłki, byliśmy już na szybkich zakupach, a teraz sobie idziemy nad kanał. Mamy jedzenie dla łabędzi specjalne, troszkę podkarmimy, przejdziemy się, pooddychamy i potem będziemy już odpoczywać i jeść ten super obiad w ogrodzie. Tak to jedzenie wygląda. Ono jest w opakowaniu napisane specjalne dla łabędzi i paczek i wygląda i pachnie troszkę jak jedzenie dla suche dla psów i kotów. No zobaczymy, czy mi to będzie smakowało. Sprawdzimy.
Zobaczcie, to są dwie na tą samą szerokość barki. To są takie jakby podwójnie szerokie. Ta jest robotnicza, ale to świetnie przedstawia, jak dużo miejsca jest w środku do zabudowania. No to jest ogromne. To jest jak dwa razy nasz duży pokój, albo nawet trzy. Więc to normalnie można dom przenieść spokojnie z rzeczami, zabudować. Tu, o, miejsce na kuchnię, obok jeszcze na łazienkę. Ogromna jest ta barka. Dla porównania, obok jest ta w zasadzie normalna, bo większość jest takich pojedynczych na szerokość, bo ta jest jakby dwa razy ta barka. I jest taki problem, że nie wszystkie kanały w Wielkiej Brytanii mieszczą te podwójne. Większość bardzo starych kanałów tylko jest budowana właśnie na te wąskie barki. Także jeżeli ktoś ma tą dużą barkę, najpierw musi sprawdzić, nim gdzieś popłynie, czy po prostu się zmieści. Jedzenie, jak widać, smakuje, wszystko wyjadają, a to są młode kaczki, więc będą zdrowe. Specjalnie dla Was zeszłam ze szlaku. Idę jeszcze zobaczyć sytuację w rzece, ile wody. To jest taki most. Wzdłuż kanału, jak się idzie, jest specjalne wejście w las, w krzaki. I właśnie jak sobie przejdziemy taką trasą, to jest taki podwieszany most. Pewnie go już Wam kiedyś pokazywałam, ale lubię tu przychodzić. I tutaj tak pachnie. Ja zawsze mówię o zapachach, bo te wszystkie zioła nagrzane od słońca to jest coś pięknego. A tu pole. Idziemy do mostu. O, nawet jacyś ludzie. Rzadko się zdarza. Jesteśmy. Woda w rzece spokojna, nierwąca. W zasadzie to musimy kiedyś iść na spacer, przejść na drugą stronę i iść właśnie drugą stroną rzeki, bo chyba nigdy nie zabierałam kamery, jak szłam. No i pokażę Wam oczywiście widoczek. Nie ma kąpiących się w rzece. W ogóle ta woda dzisiaj nie wygląda na za czystą. I z drugiej strony widoczek. No, płynie sobie spokojnie. Tam jest takie fajne miejsce, można by nawet przyjść na koc, rozłożyć się, posiedzieć, nogi pomoczyć. Będę musiała wyciągnąć Lucję, jak moje wakacje się zaczną. Będziemy sobie razem spacerować. Jak co roku. Tak tu wygląda ten obiad. Taka lasagna w troszkę innej wersji, jakby inaczej skręcona. A na talerzu już Wam pięknie, zobaczcie. Typowo brytyjska propozycja, czyli coś a la lasagne, chleb czosnkowy, kolesław i sałatka. Pycha. Ja jem tylko z Lucją, Barek na razie nie chce. A do tego pyszny cyder właśnie z truskawek, malin oraz czarnego bzu. W Aldi u nas można kupić, bardzo dobry. A propos polecam. Cydru, to jest właśnie ten. Bardzo, naprawdę bardzo dobry. Ale taki aldikowy typowy jeszcze jest ten. I to jest smak tej krwawej pomarańczy czerwonej. I ten to jest mój ulubiony. Okej, daktyl daktylem, ale zobaczcie na to. Zebrałam kolejną porcję botwiny. I jutro Lucja zrobi zupkę. Ale... jak to pachnie! Obłęd! Przepiękna, no przepiękna. Muszę to ładnie umyć teraz, przygotować. Tu jakie liście, no cudo. Ale będzie smaczna zupa. Hop, i botwinka się gotuje. Nie będę otwierać, bo ona tutaj się robi. O, może troszkę ją przykręcę. Piękna botwina. A ja mam coś w górę. Jest tak ciepło, kolejny dzień, 26 stopni, to jest, wiecie co,
Tutaj to jest naprawdę koniec świata, jest po prostu duszno, marzymy, żeby spadł deszcz. Nie padało od 3 dni, a marzymy, żeby spadł deszcz, bo jest taka duchota, 98% jest wilgotności, więc po prostu się lepimy, ale ja Wam pokażę, w co się zaopatrzyliśmy pod kątem naszego wyjazdu na camping. Zawsze jest okazja, żeby coś dokupić na camping. Tym razem kupiliśmy elektryczną lodówkę, były w Lidlu, takie w rozsądnej cenie. I właśnie ją testuję i tutaj jest opcja, że trzyma chłód albo grzeje, to na zimę, żeby sobie trzymać ciepłe potrawy w cieple, jak będziemy na przykład gdzieś jechać. Póki co jest na maksa, więc buczy, ale ma taką opcję eko, jak ona się już schłodzi, znaczy wiadomo, że jak włożę zimne produkty, to będzie łatwiej tą temperaturę utrzymać i ta eko opcja jest w ogóle niesłyszalna, więc na noc do namiotu to jest naprawdę fajne. Na razie ją testuję, puszczam na maksa najdłużej jak się da. 3 lata gwarancji, więc niech chodzi. Dobrze ją przetestujemy, bo nam się właśnie przyda. 7 dni pod namiotem to jednak jest długo i bez lodówki takiej, no to byłoby nam ciężko. Także kolejny gadżet, nie wiadomo gdzie go wciśniemy, bo szopa mała, tam gdzie są rzeczy na camping, jest absolutnie pełna. A może Wam w ogóle jeszcze w środku pokażę, bo tak po prostu się otwiera. Jest bardzo duża, sporo nam tu jedzenia wejdzie, ale zamykam, bo tak jak mówię, testuję jak trzyma chłód. A i z tego wszystkiego Wam nie pokazałam lustra. Już jest powieszone, przemalowane. Widzicie taki lekko szary kolor i on jest dokładnie, chodzi o taki właśnie, odbija jakby ta ściana jest w takim kolorze i lustro jest w takim, bo ono miało białą ramę i tak mi się jakoś ten kolor zrobił żółtawy i tak tutaj nie bardzo mi to wyglądało. A teraz jest ok, podoba mi się, jak nowe. Po co kupować, jak można sobie odnowić. Ale przepyszna, jest kolejny dzień rano i jemy ją na jedno śniadanie, jest po prostu obłędna, aż mi zaparował aparat. Pyszniutka, polecam każdemu, bo Twinka, najlepsza zupa na świecie. Przeskakujemy od zupy do zupy, dzień kolejny, dzisiaj przepyszna szczawiowa. Szczaw mam litewski, kupiony z polskiego sklepu, przepyszny ze słoika. Taki bardzo intensywny, bardzo kwaśny, lepszy troszkę od tego polskiego. Także kolejna super zupa, do tego oczywiście jajeczko. Mamy piątek wieczór. Od Arka, goździki, pięknie się rozwiną, pewnie za jakieś 2-3 dni. Dwa rodzaje dostałam, sobie tutaj wyłożyłam. Ten mój wazon stał pusty i czekał na piątek. Do tego maseczki po całym tygodniu, żeby skóra troszkę odpoczęła. I widzimy się jutro rano. Dzień dobry, tak jak mówiłam, zaczynamy dzień wycieczkowy od takiego śniadania. Starszyzna je śniadania, młodzież nie. Co my tu mamy? Pyszne kanapki z pastrami, pomidorkiem, szpinakiem, grzybami, owocki, cebulka. Pycha. Oczywiście koszyk naszykowany. Żadnych specjalności wielkich w nim nie ma. Co my tu mamy? Bułeczki, ale fajne bułki zrobiłam z zieloną papryką, rzodkiewką, serkiem, cebulą, także smaczne, jakieś chrupki po piwku, krakersy. No i co ja tu kupiłam? A, polskie wafle familijne tam mam. Także tyle. Jeszcze myślę, że chyba truskawki włożę przed samym wyjściem na samą górę. No i zapakowani możemy zwiedzać. Ostatnio bardzo siebie lubię w paskach biało-niebieskich, więc dzisiaj też paski. Mam sukienkę, mam jeszcze jedną sukienkę upatrzoną właśnie w biało-błękitne paski, więc to będzie sezon. Dojechaliśmy. Miejsce nazywa się Little Moreton Hall. No i zaczynamy słowo zwiedzać. Wstępu jeszcze dla Was. Jest to dom, który ma 500 lat. Pochodzi z okresu, kiedy władali Brytanią Tudorowie. I jest perełką architektoniczną, ponieważ już w 90-tych latach architekci mówili, że nie ma szans ten budynek się po prostu utrzymać, ponieważ sami zobaczycie, jak on wygląda. On zaprzecza prawie grawitacji. Także stoi nadal, od lat 90. się nie rozpadł, ale tak jak mówię, jak się na niego patrzy, to wygląda, jakby się miał po prostu rozlecieć w oczach. Proszę bardzo, oto i ta chata. Widzicie to?
Nie wiem, czy na żywo to wygląda jeszcze bardziej. Po prostu wszystko wygląda, jakby zaraz miał odbuchnąć wiatr, jak domek z kart miałoby to się wszystko się zapaść i przewrócić. A mimo wszystko 500 lat stoi. Idziemy do środka oczywiście. To wideo odda tą perspektywę. To jest tak krzywe, że to wszystko idzie jak w dół. W bok. Wrażenie, jak wiatr wiał i to przestawił, no. Ale jak pięknie na zewnątrz widać przez te szyby. Bardzo to ładne. Wszystkie pomieszczenia są takie zachowane w oryginalnym wystroju. Tutaj jakieś takie, widzicie, kaczka. Kaczor i królik. I te szybki są piękne. Jak jest w środku, to tak super to wygląda, naprawdę. Można się przenieść w czasie. Ciężko się nagrywa, bo jest sporo odwiedzających, ale chociaż chciałam wam troszeczkę pokazać tego domu w środku. Sala, komnata z oryginalnymi, odnowionymi, nie wiem, to być tapetami, freskami, jakie w tym domu były 500 lat temu. Tacy lokalni bogacze tutaj żyli. Na tamte. Jak widać, wegetarianami też nie byli. Różne tutaj są mięsiwa, ale mnie zastanawia obecność cynamonu na tym stole. Czy już wtedy mieli cynamon tutaj? Ciekawe. Można wejść, także super. Z lękiem w sercu, czy ta konstrukcja wytrzyma. Wow, jakie to jest wszystko. Tu się ciężko chodzi. Zobaczcie na ten sufit. Wow. Taka przechylona jestem, jakbym była w domku na opak. Łóżko tudorskie. Niesamowite, że to jest u góry otwarte. Naprawdę chodzę i czuję się, jakbym była pijana, bo to wszystko jest takie... przeciąża nas. O, tutaj jest makieta, która informuje nas, że wszystkie elementy drewna, te kolorowe, to są te, które zostały po prostu wymienione, a reszta to naturalne drewno, czyli to, co zachowało się oryginalne w całej konstrukcji. Czyli zobaczcie, jak mało wymienili przez te 500 lat. Niesamowite. Toaleta na piętrze. Wow, bardzo przewiewna. Czuć, jak tu wiatr wieje. Kolejne pomieszczenie. Tutaj już nie możemy wejść. Ale tak możemy zerknąć. Tam są oryginalne podłogi jeszcze odsłonięte, które są tutaj pod spodem. Słuchajcie, kolejny kibelek tu jest. Tutaj wieje, nie ma szyby. Ale pani powiedziała, że ogólnie było aż 12 kibelków w tym domu. Czyli jak na tamte czasy, no na bogato. Widok z przedpokoju górnego na dwór. Po tych schodach weszłam, bo one są tak wygięte. A zobaczcie tutaj.
Wow, jakie to jest wszystko nierówne. Wszystko idzie w dół, zapada się. Jak pięknie zdobione, także mieli też fantazję w tamtych czasach. Pewnie wszystko tylko zależy od kasy. Pięknie to wygląda. To pomieszczenie jest chyba najpiękniejsze. Aparat mi sam poziomuje i to jest śmieszne, bo aparat stara się jakoś wypoziomować ten pokój, ale to się tak nie da. A propos podłogi, zastanawiałam się, jak to jest, że oni to wylali i nie obciążyło dodatkowo konstrukcji. A Arek mi mówi, że doczytał, że to jest bardzo lekkie, z jakiejś mieszanki z pumeksem zrobione właśnie, żeby tu się nic nie zawaliło. Cześć dziewczyny, ale ja nic nie mam. Ej! Nie mamy nic. A ja mam ciasteczko, damy im? Nie wiem. Ja wam pokażę, że jest też kafejka. Są stoliki, można sobie wypić kawkę. Jeszcze są ogrody, idziemy właśnie obejrzeć ogrody. Ale nas kaczki atakują. Nie, one się gonią. A. Mama i kaczuszka, kaczki sępią. Właśnie nakarmiłyśmy je ciasteczkiem niezdrowym, niestety. Zapomniałam tego jedzenia wziąć, co mamy specjalne. Ale ona chodzi tu koło mnie. Co maleństwo. Mi się zawsze podobają te wszystkie rośliny i zioła wokół tych domów. Bardzo ładnie to wygląda. I tutaj rosną zioła takie, jakie właśnie były stosowane 500 lat temu. I jakie oni uprawiali i z jakich korzystali. Tak przynajmniej było napisane. Fajnie brzmiało, no z czynami wsyżyła. Poczynowi i wodę. Bardzo przyjacielskie tu kaczki. No i jak zawsze taki piękny ogródeczek, kształty, wszystko zadbane. Można sobie w środku pobiegać, dzieci mogą się pobawić. Jechaliśmy bardzo do tego ładnie. Miejsca 2 godziny, dlatego jeszcze się przeniesiemy w inne miejsce, ale muszę pomyśleć, czy czasem tych vlogów nie rozdzielę. Pomyślę jeszcze chwilę. W każdym bądź razie warto było to odwiedzić, ponieważ no nie wiadomo, ile to jeszcze postoi. Stoi 500 lat, mogliśmy to poczuć, wejść, dotknąć, powąchać. Bardzo fajny kawałek historii. Kilka ciekawostek się dowiedzieliśmy, że w środku też były takie oznaczenia na tych drewnianych ścianach. Na początku myśleli naukowcy, że to po prostu były przepalone przez świece. Okazało się, że nie, że one były takie powtarzalne w kilku pokojach i co się okazało, że w ten sposób przypalali w specjalny sposób te ściany, następnie to skrobali i to były jakby zabezpieczenia przed diabłem w tamtych czasach. Także fajnie jest takie miejsce odwiedzać i się ciekawostki dowiadywać z takiej prawdziwej lekcji historii. Kończymy tego vloga pięknym widokiem na piękny dom za mną. My się przenosimy w inne miejsce jeszcze dzisiaj, ale to co zobaczymy następne, to już Was zapraszam za tydzień, bo ten vlog byłby po prostu za długi, więc ja to podzielę i będę Was trzymała w niepewności, co odwiedzamy kolejne.